Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w studiu telewizji Kujawy gość szczególny, pan Jacek Lebiedziński. Witam. Witam Pani redaktor, witam Państwa. Podkreślam szczególny, ponieważ raczej włocławianie przyzwyczaili się do oglądania Pana i to w dużej ilości w drugiej stacji telewizyjnej, jaka istnieje na terenie miasta. Zadomowił się tam Pan. To znaczy się, wie pani redaktor, drodzy widzowie, jak to mówią w ramach potrzeby, tak? Jestem zapraszany. Korzystam z tych zaproszeń, ponieważ uważam, że przekaz, który należy się mieszkańcom, powinien być im w pełni dostarczony. Mieszkańcy Włocławka powinni, pani redaktor, drodzy widzowie, wiedzieć o wszystkim, co w mieście się dzieje. Tak? Jeżeli nie ma takich źródeł informacji, no więc postanowiłem być takim źródłem informacji i na każde zaproszenie stacji konkurencyjnej, załóżmy, czy innej stacji we Włocławku, po prostu się zjawić, tak? I mówić. Przejdźmy jednak do konkretów. Jest Pan wszędzie prezentowany jako prezes Włocławskiej Inicjatywy Gospodarczej. Dokładnie. Co to jest za organizacja, czym się zajmuje, no i przede wszystkim jakie podjęła już inicjatywy, ponieważ szukając informacji na ten temat, no przede wszystkim na Waszej stronie internetowej, przyznam szczerze, że poza informacjami o referendum, no niewiele znalazłam. Pani redaktor, trafiła Pani w dziesiątkę. Informacja o referendum. Jestem z tego bardzo dumny, tak, że Włocławska Inicjatywa Gospodarcza podjęła takie działania i referendum w mieście we Włocławku zostało ogłoszone przez komisarza. 27 października zjawimy się przy urnach wyborczych. Uważam to za swój osobisty sukces, sukces Włocławskiej Inicjatywy Gospodarczej. Odpowiadając na Pani pytanie, tą powiedzmy drugą część, Włocławska Inicjatywa powstała rok temu. Niecały rok temu zrzeszyliśmy się. Włocławska Inicjatywa Gospodarcza zrzesza wszystkich mieszkańców Włocławka. To słowo gospodarcza, chodzi o to, żeby dobrze gospodarować w mieście, żeby pieniądze, żeby środki były w słuszny sposób wydawane, żeby mieć pomysł na miasto, żeby mieć wizję rozwoju Włocławka. Gospodarcza, Włocławska Inicjatywa Gospodarcza nie jest związana tylko ze stricte z przedsiębiorcami. Absolutnie, bo taka ktoś tam łatkę przypiął do Włocławskiej Inicjatywy Gospodarczej, że to przedsiębiorcy się zrzeszyli i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie nie. W Włocławskiej Inicjatywie Gospodarczej mamy i dziennikarzy, i lekarzy, i bezrobotnych, i powiedzmy pracowników. Ale to oni się zapisują, przepraszam, w jaki sposób? Oni się zapisują, tak. Na stronie internetowej jest deklaracja, pobiera się deklarację, bądź ewentualnie można osobiście się ze mną spotkać, bądź sekretarzem Włocławskiej Inicjatywy Gospodarczej. A kto to jest? Kto jest sekretarzem Włocławskiej Inicjatywy Gospodarczej? Sylwia Pachniewska. I proszę mi powiedzieć, ilu macie członków w związku z tym? Około 70, ponad 70 osób w tej chwili. Pani redaktor, powiem tak, zaraz planujemy następne posiedzenie zarządu z uwagi na to, że deklaracje spłynęły, ale złożenie deklaracji nie świadczy o tym, że jest się członkiem Włocławskiej Inicjatywy Gospodarczej. Także w najbliższych dniach przewidujemy posiedzenie zarządu, żeby tych dodatkowych członków, te dodatkowe deklaracje, które do nas spłynęły, jakby zasiliły grupę Włocławskiej Inicjatywy Gospodarczej. Tak to się odbywa. Panie Jacku, pojawił się tak naprawdę Pan w życiu publicznym miasta przed 3 laty, kiedy wystartował Pan w wyścigu o fotel prezydenta Włocławka. Skąd taki pomysł? Już odpowiadam. Pani redaktor, ja już to powtarzałem, bo też takie pytania padały w 2010 roku. Panie Jacku, skąd pomysł ewentualnie na to, żeby Pan kandydował? Powiem tak, siedziałem sobie w biurze nieruchomości, które prowadziłem. Ja jestem licencjonowanym pośrednikiem obrotu nieruchomości, prowadziłem biuro nieruchomości, zajmowałem się różnymi kwestiami. Z uwagi na to, że prywatnie znamy się z posłem Kuropatwińskim, przyszedł do mnie, zaproponował mi, czybym nie kandydował z ich poparcia, z ich ramienia na prezydenta Włocławka. Pani redaktor, nie miałem zbyt dużo czasu do namysłu, tak? Pierwsza moja odpowiedź była, no niestety mam swoją
tutaj działkę do obrobienia i chciałbym się tym zajmować. Ale negocjacje trwały godzinę, dwie, trzy, cztery. I tak jak ja powiedziałem w 2010, poprosili, przekonali, tak to się właśnie odbyło. Zostałem przekonany do tego, że na stanowisko prezydenta nadawałbym się. Dlaczego? Dlaczego? Myślę, że jestem, wie pani, mam strasznie duże doświadczenie. Strasznie duże doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, strasznie duże doświadczenie w nieruchomościach, prowadzeniu różnego rodzaju inwestycji. Mam kontakty na wschodzie, na zachodzie. Wie pani, to jest bardzo kluczowe też, bo my sobie układaliśmy wtedy wizję, że Włocławek, powiedzmy nawet na dzień dzisiejszy, widzi pani, już zlikwidowane KZPOW, ja swego czasu do KZPOW jakby dostarczyłem pewien asortyment, który przyszedł z Kazachstanu. To była tak zwana pulpa. Do produkcji soków w KZPOW. To była fenomenalna, pani redaktor, cena. Mało tego, powiem pani, byli ze wschodu umówieni odbiorcy na produkty. Czyli i dostarczony towar, czyli perpetuum mobile w zasadzie, tak? Dostarczamy towar, ludzie mają pracę, mało tego, jest odbiorca. Tylko po prostu byśmy musieli drukować wschodnie napisy, czyli wschodnie logo, wschodni skład tego wszystkiego. To jest bardzo proste, to jest bardzo proste. O tym wszystkim, o takich kontaktach, o tym wszystkim wiedział poseł Kuropatwiński, bo no, rozmawialiśmy przy różnego rodzaju okazji spotkania. Jeśli można, przejdziemy za chwilę do sprawy jak najbardziej pana kontaktów, ponieważ ja bym chciała jakby tak sprecyzować pewne rzeczy. Wspomniał pan właśnie, że zajmował się pan dostarczaniem półproduktów dla KZPOW, że handlował pan nieruchomościami. Wiemy skądinąd, bo to wynika z różnych pana publicznych wystąpień, że mówił pan o posiadaniu, nie wiem, czy jest to czas przeszły, czy teraźniejszy, jakiejś fabryki okien na Białorusi. Tak? Czym jeszcze się pan zajmował? Chciałabym po prostu wiedzieć i sprecyzować jakby te pewne pana kwestie, które mi no, rozumiem, pani redaktor, tak, rozumiem, do czego pani zmierza tutaj i wie pani, ja, może tak, gdybym składał CV, tak, załóżmy do pani stacji, musiałbym, powiedzmy, się tym pochwalić. Ja na razie żadnego CV, pani redaktor, nie składam. Naprawdę mnóstwo rzeczy fajnych w życiu robiłem, jestem bardzo dumny. Jeżeli mielibyśmy rozmawiać i pytać, to jestem szczęśliwym małżonkiem, mam dwójkę wspaniałych dzieci, postawiłem od podstaw dom, wie pani, zasadziłem drzewo, tak? Czyli można by pierwszy... Syna też pan ma? Mam syna. I żonę też. I żonę też. Która to drzewo podlewa, w domu sprząta i syna wychowuje. Pielęgnuje to wszystko, więc wie pani, no jakby jestem w pewnej części spełniony. I powiem pani jedną bardzo ważną rzecz. Bardzo ważną rzecz, czego jestem dumny, bo pani mnie pyta, co pan robił i tak dalej. Mnóstwo rzeczy. Mógłbym się z każdym jednym zderzyć dzisiaj rządzących, tak? I takie pytanie powinno paść do prezydenta, do wiceprezydenta, do wszystkich radnych i tak dalej tutaj na fotelu. Chciałbym, żeby oni powiedzieli, co robili przed. Aniżeli przed tym, jak zostali radnymi, kiedy, co robił prezydent, kiedy został, powiedzmy, prezydentem, jakie ma osiągnięcia na tamtym polu i tak dalej. Ale powiem pani redaktor, pani ważną rzecz, jedną. Jestem dumny z tego, że nie zaprzepaściłem złotówki z budżetu tego miasta. Nigdy, nigdy. Od mojego, powiedzmy, od tej mojej dorosłej kariery, gdzie trwa 24 lata, nie zaprzepaściłem. Z tego jestem dumny. Nie wydałem, nie zmarnowałem złotówki z budżetu tego miasta. A jak jest z innymi sprawami, jeżeli chodzi o pańskie interesy? Bo na ten temat też są różne zdania. Ma pan nadal te okna na Białorusi, czy nie? Jest, tak, tak. Tam jest produkcja, tam jest fabryka. Jestem pełnomocnikiem. Także... No pytam o to nie bez powodu, ponieważ wie pan, no, ja znam bardzo wielu ludzi biznesu i podejrzewam, że żaden z nich nie miałby czasu zwyczajnie po prostu na zajmowanie się takimi sprawami w takim zakresie, w takiej ilości czasu jak pan, jeśli chodzi o referendum, jeżeli nie przyjąłby pewnie propozycji posady w ratuszu, co na jakimś tam etapie pana życia jednak, pańskiego życia jednak nastąpiło, więc no o te sprawy pytam. Jak to jest? Bo z jednej strony, kiedy się prowadzi biznes, no to
to on pochłania mnóstwo czasu, prawda? A jeżeli jeszcze, tym bardziej, jak pan mówi, jest to biznes gdzieś tam poza granicą Polski, choćby niedaleko. Pani redaktor, bardzo przepraszam najpierw, bo mówię, to jest moje faux pas, no nie wyłączyłem telefonu wchodząc tu, ale mówię, na tyle spraw i tak to szybko zrobiliśmy. Zgadzam się w pani w 100%. Pochłania to naprawdę mnóstwo czasu. Mnóstwo czasu. Ale ja podjąłem tego typu decyzję po zakończeniu współpracy z prezydentem Andrzejem Pałuckim. Podjąłem taką decyzję, że proszę mi wierzyć, tu leżą naprawdę na tym cmentarzu we Wrocławku, na ulicy Chopina. Ale jaką decyzję pan podjął? Już kończę. Tu leżą moi przodkowie. I podjąłem decyzję, żeby walczyć o to miasto. Po prostu poświęciłem. Proszę mi wierzyć, na dzień dzisiejszy praca w tej chwili dla, ja to nazywam, dla dobra Wrocławka, na rzecz mieszkańców, pochłania mnie w bardzo znaczącym stopniu. W niewielkim stopniu już jeszcze poświęcam się działalności. Tak to postanowiłem. Postanowiliśmy rozpisać referendum, postanowiliśmy odwołać Andrzeja Pałuckiego w referendum 27, tak postanowił komisarz. Wie pani, co będzie dalej, tak? Będę podejmował te decyzje. Ja powiedziałem, życie składa się, że z tego, że do pewnego etapu dochodzimy tymi małymi krokami, tak? Trzeba zrobić ten mały krok, żeby zacząć wielką podróż. Wie pani, zakończenie współpracy z Andrzejem Pałuckim rozpoczęło tą podróż. Wie pani, jak ona się na dzień dzisiejszy zakończy? No nie jestem jakby jasnowidzem, a skąd ta państwa, przepraszam, niecierpliwość, ponieważ no, kadencja pana prezydenta Pałuckiego kończy się za rok. I oczywiście jest spore prawdopodobieństwo, że prezydent Pałucki po raz kolejny wyborów nie wygra. Jest też taka opcja, że przecież no wszyscy mamy wolny wybór i będziemy tak czy siak głosować już za rok. To jest bardzo krótki czas, bardzo krótki. Sam sobie pan z tego zdaje sprawę. Dokładnie. To pierwsza sprawa. Dlaczego więc aż tak przyspieszacie kosztem jednak pieniędzy no niemałych, no bo referendum mało nie będzie kosztować? I czy gra jest w ogóle warta świeczki? O co chodzi? Oczywiście. Pani redaktor, proszę zwrócić uwagę, nigdy we Wrocławku tego nie było. Nigdy nie było we Wrocławku referendum, nigdy nie zebrała się grupa osób, a to jest, pani redaktor, w końcu komisarz, jeżeli mówię, będziemy mówić o pomyłkach, nawet pomijając te pomyłki i inne, 11 tysięcy podpisów zweryfikowanych do uprawnienia do rozpisania właśnie referendum. Nigdy wtedy czegoś takiego nie było. Pani redaktor, ja powtarzam cały czas, referendum jest tym naszym dobrem, które każdemu innemu prezydentowi, proszę to zwrócić uwagę, w wyborach jest w wyborach. Żaden inny prezydent nie doświadczył tego, że jest grupa mieszkańców, która potrafi się zebrać i potrafi powiedzieć dość, źle wydajesz pieniądze, wydajesz je tylko na remonty. Stadion mieliśmy i mamy, tylko wyremontowany, bulwary przecież były, tylko wyremontowane. Wydajesz mnóstwo olbrzymich pieniędzy na remonty, tylko i wyłącznie. Jeżeli przyjdzie następny włodarz, będzie o tym pamiętał. Pani redaktor, to jest klucz referendum, że jest grupa osób we Wrocławku, która potrafi się zorganizować, potrafi zebrać podpisy i powiedzieć: halo kolego, to nie tędy droga, nie rób nam krzywdy, my nie chcemy remontów, my nie chcemy tego betonu, tak? My chcemy żyć, normalnie żyć, chcemy patrzeć w przyszłość, bo pani redaktor, jeżeli zakończą się na dzień dzisiejszy remonty, tak? To Wrocławek stoi w tym samym miejscu co 7 lat temu. Co 7 lat temu. No nie do końca bym się z panem zgodziła, ale wspomniał pan o tym czasie, kiedy przyjdzie następny włodarz. Jak tak. Widzi pan swoje miejsce wówczas? Pani redaktor, ja myślę, że następny włodarz, który przyjdzie, będzie wybrany przez mieszkańców Wrocławka. Też jest wybrany. Będzie wybrany przez mieszkańców Wrocławka. Tak, ale o tym mówię. Pozostawiam wybór mieszkańcom Wrocławka. Jeżeli następny włodarz poprosi mnie o współpracę, jestem gotowy do współpracy. W jakim zakresie? Tak samo jak byłem gotowy do współpracy z Andrzejem Pałuckim. Ta współpraca nie wyszła. Ja wielokrotnie, może nie u pani w studio, powtarzałem, że no niestety powołując mnie na stanowisko asystenta, 9 miesięcy ze sobą nie rozmawialiśmy. Trochę dziwna kwestia i wie pani, no...
musiałem jakby zniesmaczony po prostu odejść z urzędu, chociaż bardzo wiele się nauczyłem i bardzo wiele poznałem. Ale ucieka mi Pan od mojego pytania. Tak? Tę kwestię, przepraszam, dość dobrze znamy, ponieważ no, wielokrotnie mówił Pan o tej sprawie. Okay. Natomiast zależy mi na tym, żeby Pan sprecyzował, ponieważ no, głęboko wierzę w to, że Państwo, członkowie Komitetu Referendalnego, osoby związane z Wami bezpośrednio, macie jakiś plan na miasto, prawda? I jeżeli jest to plan na miasto, jakiś pomysł, to przede wszystkim ten pomysł muszą realizować konkretni ludzie. Czyli nowy prezydent, nowi jego zastępcy, plus prawdopodobnie nowi szefowie spółek miejskich i wiele innych tego typu osób. Proszę mi powiedzieć, w którym momencie Pan widzi miejsce dla siebie? Kim chciałby Pan zostać? Czy wiceprezydentem, czy może prezydentem, czy może szefem którejś z miejskich spółek? Trudno mówić, nie kim nie wierzę, że o tym Pan nie myślał. Kim bym chciał zostać? Nie. Wie Pani, jest po prostu otwarta propozycja, tak? Moja. Jestem otwartym człowiekiem, który zna się... Wie Pani, w małym palcu mam ustawę śmieciową, tak? Ponieważ nią się zajmowałem. Mam pięknie rozrysowany plan dla Włocławka na 80 punktów selektywnej zbiórki odpadów, gdzie by mieszkańcy bloków nie musieli segregować, tylko za nich by to było robione w punktach selektywnej zbiórki odpadów. To jest raz, tak? Jestem facetem, który się zna na nieruchomościach. Czyli zastępca prezydenta do spraw komunalnych. Wie Pani, nie bałbym się nawet takiego wyzwania. Czuje się Pan odpowiednio przygotowany merytorycznie? Myślę, że tak, jak żaden inny. A jak to jest z tym Pana wykształceniem, bo różne krążą na ten temat mity? Ma Pan wyższe czy średnie, czy jak to jest? Wyższe wykształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe, kierunek, który, wie Pani, pozwolił mi w pełni jakby poznać. A co to jest za uczelnia? To jest Łódzka Wyższa Szkoła Informatyki. Wyższa Szkoła Informatyki. A propos mitów, Panie Jacku, jeśli można. Mity są też takie w mieście dość powszechne, że grupa referendalna to osoby, które mają jakieś osobiste urazy do prezydenta Pałuckiego. No, z pewnych takich wypowiedzi, na przykład podczas konferencji, na której byłam obecna niedawno i na której pani Ewa Szczepańska coś tam mówiła wprost do pana prezydenta, się kierując, no można było jasno wywnioskować, że są to jakieś takie osobiste urazy, ponieważ mówiła o tym, żeby się nie zajmowała ani nią, ani jej mężem. Z tego co wiem, na przykład pani właśnie Szczepańska startowała dwukrotnie w konkursach na dyrektora szkół za kadencji prezydenta Pałuckiego. No niestety nie wygrała. No, można to oczywiście uznać za jakiś tam powód. No pan ma ten powód, o którym wspominaliśmy. Był pan współpracownikiem prezydenta, nie jest pan. Podobnie jak mąż pani Olgi... To nie jest powód, Olgi pani redaktor. Rudchorąziak. No zazwyczaj, wie pan, jeżeli się w kwiecie, że tak powiem, wieku produkcyjnego odchodzi z jakiegoś stanowiska intratnego w miarę, niekoniecznie z własnej do końca winy, woli. Nie szedłem po intratne stanowisko, pani redaktor. No, ale... Nie szedłem, szedłem pomóc. Poszedłem do prezydenta Pałuckiego. No, ale nie bezpłatnie, podaliśmy sobie. Oczywiście, że nie. Za dobrą pracę należy się godziwa zapłata, tak? No więc za godziwą zapłatę, tak jest, ale nie pracuje pan, nie ma pan tej godziwej zapłaty, podobnie jak równie godziwej albo nawet nie większej. Nie ma mąż pani Olgi Krut-Chorąsiak, czyli kolejnej członkini Komitetu Referendalnego. Pewnie moglibyśmy przykłady mnożyć, ale nie o to chodzi. Proszę mi powiedzieć, czy są wśród was ludzie, którzy na przykład, no nie wiem, nie mieli nigdy nic wspólnego z panem prezydentem Pałuckim? Są, to znaczy się powiem tak, może od samego początku, pani redaktor, jedno zdanie wyjaśnienia, bo jakby może niedobrze się stało, chociaż, bo ja proponowałem, w momencie, kiedy grupa referendalna się zawiązała, było to, pani redaktor, 32 osoby. Usiedliśmy wszyscy razem przy stole i wszyscy razem chcieliśmy podpisać wniosek. Nie pamiętam już tych nazwisk, które tam były, prawda? Nie będę. Kto na to wpadł, pan? No ten uśmiech mówi wszystko. Mówią, że tak. 32 osoby usiadły przy jednym stole. Również była pani Ewa Szczepańska, również była pani Chorąziak, ale to były 32 osoby. My z uwagi na to, po pewnych dyskusjach i po dojściu do porozumienia, że to będzie
Wie pani, to wzgląd techniczny tylko zaważył na tym, że nie ma dzisiaj 32 osób, bo pani by mogła wymieniać, a tam by w tej grupie referendalnej pani znalazła osoby, nie mogłaby ich pani nigdzie przypiąć. Ani do działalności, powiedzmy, samorządowej, ani jakby do osobistej zemsty. Nie mogła, nawet część osób by, podejrzewam, pani po prostu nie znała. I ze względów technicznych, żeby nie było 32 nazwisk jako grupy referendalnej, doszliśmy do wniosku po konsultacji, po dyskusji, że będzie to tylko grupa 9 osób. Bo początkowo miały to być, powiedzmy, WIG, prezes WIG-u i 5 członków WIG-u. Platforma, 5 członków Platformy, 5 osób z tego, z tamtego stowarzyszenia, przedsiębiorcy, lekarze, bezrobotni mieli stanowić tą grupę referendalną. I tu dzisiaj naprawdę, że jakby ogrom tej odpowiedzialności spadł na te 9 osób, tak, bo tylko i wyłącznie na siebie to te 9 osób przyjęło. Rozumie pani? Ale ja myślę, że tu, że komitet się powołał referendalny, że grupa referendalna się powołała, to świadczy o tym, że się dzieje źle w mieście. Wie pani, nie zebralibyśmy podpisów. Tak jak pani tutaj wcześniej rozmawiała z pewną osobą, która powiedziała, że nie są w stanie zebrać takiej ilości podpisów. 5, może 4, może 5 tysięcy podpisów. Nikt się tego nie spodziewał. My, mówię, tutaj u państwa w studiu też kiedyś było: panie Jacku, a przeprowadził pan jakieś badania, że ktoś jest niezadowolony, bo przecież są wszyscy zadowoleni, tak? No więc, pani redaktor, postanowiliśmy za własne pieniądze przeprowadzić te badania, bo pani doskonale wie, że nie mogliśmy żadnych środków użyć i środki nie były użyte do zbierania podpisów. To tylko było nasze indywidualne, osobiste zaangażowanie. 11 tysięcy podpisów, 2 tysiące pomylonych, tak? Coś tam mówię. To jest ferwor walki, to jest referendum. Tam, mówię, nie mamy możliwości sprawdzania PESEL-i, NIP-ów, innych takich rzeczy. Ludzie się podpisują spontanicznie. Wie pani, to jest najlepszy sondaż. Najlepszy sondaż, że w mieście dzieje się źle. Ogłoszenie terminu referendum przez komisarza. To jest bodziec. Proszę zobaczyć, prezydent musi, pani redaktor, nie ma już innego wyjścia, musi zacząć inaczej myśleć w tym mieście. Jest grupa, są podpisy, jest referendum. Muszę inaczej się zachowywać, muszę inaczej myśleć, nie wiem, o wydawaniu pieniędzy. Powiem szczerze, wiele, może nie we Włocławku, ale w nieco mniejszym Lipnie, zarówno w mieście, jak i w powiecie lipnowskim, miałam okazję kilka lat temu obserwować referendum i skutki. Ich skutki, ponieważ to były dwa referenda, zarówno w powiecie, jak i w samym mieście. Nic dobrego z tego nie wynikło, naprawdę, zapewniam pana. Był chaos, było bardzo dużo niepodejmowanych w terminie uchwał, był paraliż rad powiatowej i miejskiej. Powiem, mówię, naprawdę długo to trwało, zanim sytuacja się unormowała. Nie jestem do końca przekonana, czy rzeczywiście jest to właściwy czas do odwoływania prezydenta miasta, zwłaszcza, że zaangażowane są tak ogromne pieniądze unijne w kolejne inwestycje. I nie jestem też do końca przekonana, mam nadzieję, że pan mnie tutaj przekona, że właściwe osoby stoją za tym referendum, powiem uczciwie. Ponieważ, tak jak wspomniałam wcześniej, przynajmniej troje z was, pan Gawrysiak i pani Olga Krut-Harąsiak, mieliście chrapkę na urząd pana prezydenta. Wszyscy startowaliście w tym biegu o fotel prezydenta Włocławka. Jest kilka osób, no mówię, w innej sytuacji. Poza tym, wie pan, chciałabym mieć do czynienia z ludźmi, którzy nie pozostawiają za sobą żadnych nieprzyjemnych historii, a tego nie mogę powiedzieć o was, o panu. A nieprzyjemna historia z czym związana? Bo... No na przykład miałam okazję dotrzeć do kogoś, z kim prowadził pan swego czasu interesy. I no zresztą jak pan chce, to posłuchajmy, co mówi. Poproszę. Po rozwiązaniu wstępnie sprawy częściowo wyraziłem zgodę. Kupiłem udziały w spółce. Ale jednak okazało się, że ta spółka wcale nie jest taką piękną, ładną, jak przedstawia pan Lebiedziński. I w związku z tym podjąłem jednak decyzję, że jednak nie będę w
tym uczestniczył i poprosiłem o zwrot wkładu pieniężnego w to przedsięwzięcie. Pan Jerzy, który też otrzymał ode mnie te środki finansowe, zwrócił mi. Natomiast pan Lebiedziński uparł się i nie chciał mi tych pieniążków oddać. A nie zwracał. Czemu jest wypikane tamto nazwisko, a moje podane? Wspólnie z prawnikami podjęliśmy decyzję, że wystąpimy na drogę postępowania sądowego w celu wyjaśnienia tej sprawy i rozstrzygnięcia. Okazało się, że sprawa sądowa, która była w sądzie rejonowym w Oczadku, oczywiście wygraliśmy. Nasze atuty dla sądu były jasne i przekonujące. I wyrokiem sądu pan Lebiedziński został zmuszony do oddania tych środków finansowych. I dzięki temu wyrokowi właśnie odzyskałem środki. Myślę, że pan Jacek Lebiedziński nie jest otwartą i nie jest taką prawą osobą. Ja bałbym się na niego głosować. Wie pan, kto to był? A wiem, doskonale. I co pan na to? Wie pani, no tu nie wiem, jakaś krucjata, co miałoby to oznaczać, to puszczenie nagrania? Drodzy widzowie, mieszkańcy Włocławka, osoba ta, która się wypowiadała, popełniła wykroczenie na terenie innego kraju, została pozbawiona wjazdu na teren tego kraju poprzez taki okrągły, duży stempel w paszporcie. Nie mógł ten pan poruszać się, przekraczać granicy Rzeczpospolitej Polskiej na tamto terytorium. Także uważam tą osobę za bardzo niewiarygodną i to nagranie, wie pani, jakby nadciągnięte, bo fakty są takie, że wie pani, postępowanie rzeczywiście było, postępowanie zakończyło tak, jak się zakończyło, po to jest pani redaktor sąd i po to są postępowania różnego typu, tylko że mówię, no tu uważam za jakąś krucjatę, nie wiem, czy byłem przygotowany, czy nie byłem na to przygotowany, ale jestem przygotowany. Panie, przygotowujemy się do tego. Ja rozumiem. Odpowiadam pani. Jak mogła pani puścić nagranie, załóżmy, nie sprawdzając, że ta osoba pozbawiona została możliwości wyjazdu z terenu Rzeczpospolitej. Ta osoba prowadzi cały czas z powodzeniem działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Znają pani? No nie znam. No to skąd pani wie, że z powodzeniem? No, ponieważ sprawdzałam w internecie. No wie pani, no dzisiaj wygooglować można każdego i o każdego jakby można zapytać. Proszę mi wierzyć, jeżeli nie, są na to dowody, są na to dokumenty. Osoba ta, którą pani w tej chwili przedstawia tutaj jako wiarygodne jakieś źródło, że na mnie by nie głosowała czy coś takiego, ma za... Nie, no to jest po prostu, przepraszam, nie skupiajmy się na nim. To jest jedna z osób, które prowadziły z panem interesy, do czego się przyznaję. Ale dlaczego? Możemy podać to drugie nazwisko, które zostało wypikane? Bo ja tego pana w zasadzie zgody, nie znałem. Nie mam zgody żadnej z tych osób na podanie nazwiska. No właśnie, tutaj by, wie pani, tutaj jest klucz tego programu. Gdyby to nazwisko padło, tak? Bo to jakby był... Ale jest to przedsiębiorca z Wąbrzeźna, jesteśmy w stanie tym nazwiskiem, rzecz jasna, służyć każdemu. Nie, ale on podaje nazwisko, wypikane jest przez państwa. Mhm. Podaje drugiej osoby, która powiedzmy ze mną rozmawiała i nie miała... Nie mamy zgody tej osoby, żeby to jej nazwisko ujawnić, nie rozmawialiśmy z nią. Myślę, że wtedy zgodnie by wiele... z ustawą prawo prasowe, które nas obowiązuje. Ale proszę mi wierzyć, że gdyby padło to nazwisko i drodzy widzowie, mieszkańcy Włocławka by je usłyszeli, wiedzieliby już ewentualnie o co chodzi i dlaczego, powiedzmy, no, tego typu nagranie się u państwa w stacji pojawiło. Nie, panie Jacku, ono się ukazuje tylko z jednego powodu, jednego zasadniczego, że chcemy mieć pewność, to o czym panu powiedziałam, że członkowie komitetu referendalnego, ci, którzy zarzucają wszystkim dookoła jakąś nieuczciwość, no, że oni sami są kryształowo czyści. Chciałabym w związku z tym zapytać też pana o jeszcze jedną rzecz. Czy ta sprawa, o której wspominał przedsiębiorca z Wąbrzeźna, jest jedyną sprawą gospodarczą, jaką miał pan w sądzie, o jakieś zapłaty, o jakieś tego typu świadczenia? Ale mija się pani z prawdą. Pani redaktor, ja pana pytam. Mija się pani z prawdą. Zarzuca pani mi
zarzuca pani grupie referendalnej, że my mówimy o jakichś prywatnych czy ewentualnie insynuacjach pana prezydenta, bądź wiceprezydenta, bądź bardzo bliskich współpracowników prezydenta. Wie pani, tu nie na tym polega. Nie na tym polega, żeby odwrócić uwagę telewizów od referendum, które ma się odbyć 27 października. Nie na tym to polega, pani redaktor. Jeszcze raz powtórzę, nie użyłem, ja nie, ani jednej złotówki z budżetu tego miasta. Czy my mówimy o czyichś prywatnych środkach? Czy my mówimy o wydawaniu pieniędzy przez pana Andrzeja Pałuckiego z własnej kieszeni? Nie. Pani redaktor, to są nasze podatki, to są nasze pieniądze, uważam, i mamy do nich święte prawo i mamy święte prawo o nich rozmawiać. Nie wolno na kanwie dzisiaj referendum i powiedzmy tego, co się stało, tak, używać tak perfidnej manipulacji. Ależ to nie jest manipulacja. Bo o czym rozmawiamy? O Jacku Lebiedzińskim czy o referendum? O Jacku Lebiedzińskim. Ale o referendum przecież mieliśmy, mówię. Referendum się zbliża wielkimi krokami. Tak. I z tego musimy sobie sprawę ale zdawać. Dzisiaj, ja nie kandyduję ani na stanowisko prezydenta, ale to pani nie wie. No więc nie możemy przypuszczać i nie możemy się posługiwać tak jak w tym przypadku. Pytałam pana wcześniej, jakie są pańskie plany po ewentualnym obaleniu prezydenta Pałuckiego. Kim chciałby pan zostać, prawda? Nie zaprzeczył pan, że być może wiceprezydentem pani, do spraw pani gospodarki komunalnej. Ale te chcemy sprawy, wiedzieć, z kim mamy do czynienia, panie Jacku. Te sprawy, o tych sprawach dokładnie wiedział prezydent. Dokładnie jego bliskie grono współpracowników wiedziało. I nie przeszkadzało, pani redaktor, w momencie, kiedy przyjął moje poparcie w 2010 roku. I nie przeszkadzało w momencie, wie pani, musiałem plik zaświadczeń złożyć i tak dalej, kiedy zostałem powołany na stanowisko asystenta. To nie przeszkadzało. Dzisiaj państwu przeszkadza cokolwiek w momencie, kiedy mamy na głowie referendum? No trochę nieuczciwe. Panie Jacku, to, że mamy na głowie referendum, to jest, jak sam pan przyznał, pańska inicjatywa. W dużej mierze, w większości, prawda? Oczywiście no, plus tam paru innych osób. Myślę, że nasza dzisiejsza rozmowa w niczym idei referendum nie zaszkodzi, ponieważ ono zostało ogłoszone. Ono, czy nam się to podoba, czy nie, jak, niezależnie od tego, kto z nas ma stosunek do referendum, ono się po prostu odbędzie. To, co będzie po referendum, zobaczymy, nie wiem. Nie wiem, pan nie wie, ja nie wiem, nie wiemy, czy dojdzie do tego referendum w tym sensie. No dojdzie do referendum. Znaczy, no dojść to dojdzie, ale czy będzie ważne, nie wiemy, jaki będzie jego wynik. Mam nadzieję, jeżeli że będzie ważne, mieszkańcy Włocławka, jeżeli będzie ważne, się 27. I to wszystko jest jeszcze przed nami. Dziś dla mnie bardzo ważne jest to jednak, żeby wiedzieć, kto stoi za tym referendum. Dlaczego te osoby i co to są za osoby, które chcą właśnie zmian w mieście i na co my Włocławianie z ich strony możemy liczyć, bo to jest ważne, bo jeżeli wygra idea referendum, to wtedy wy będziecie rozdawać karty w tym mieście, na prawda? To, tak jest. I dlatego jest to pani, dla nas takie ważne. Na proszę to, nie zarzucać jakiejś manipulacji czy czegoś takiego. To jest po prostu, ja chcę wiedzieć. Wiele z tych osób, które są w komitecie referendalnym, dane nam już było poznać. Ja nie muszę pytać pani Olgi Grudt-Chorąsiak, kim ona była w przeszłości, ponieważ jestem dziennikarką we Włocławku od 30 lat z małym hakiem i zawsze na jakimś tam etapie życia pamiętam panią Olgę Grudt-Chorąsiak. Ale dlaczego przepraszam, nie muszę pytać rozmawiamy o Olce inne. Nie, nie, no bo pan wspomniał coś takiego, że może się nie powinno ale proszę pytać dać przykłady, o przeszłość. Ale proszę dać, nie, o przeszłość. Pytamy o przeszłość, pani redaktor, osób, które o wiele wydają. Wiele osób, przeszłość wielu osób, w tym również członków Komitetu Referendalnego, jest powszechnie znana. O tym mówię. Ale są osoby, takie jak pan, które pojawiły się stosunkowo niedawno. I dlatego moje pytania o pańską przeszłość. Jak stosunkowo niedawno? Ja 20, proszę pani, całe ale, pokolenia, moja ale rodzina nie tu mieszka. Ale nie pan w życiu publicznym. Ja dla pani może jestem nieznany. Myślę, że wielu, dla większości. Dla wielu, proszę mi wierzyć, włocławian, jestem bardzo znany. Mama była 35 lat dyrektorką przedszkola. Wie pani, ile pokoleń wychowała młodych dzieci? Również w tym mnie? Pani mi tutaj zarzuca śmiesznego, ja nie zarzucam, ja niczego wypowiedź nie pani zarzucam. Puszcza śmiesznego faceta, który mówię, popełnia jakieś wykroczenie. Ja nie chcę mówić, bo wie pani, nie po to zostałem powołany, to państwo użyliście tej prowokacji. Ja myślę, że my się obronimy w inny sposób, ja się bynajmniej obronię w inny sposób i drodzy mieszkańcy też to docenią, bo proszę pani, tutaj ale my mówimy. Ale czemu się pan tym tak zdenerwował, skoro to taka czysta sprawa?
Ale nie zdenerwowałem się, wie pani, no facet się wypowiada, że na mnie by nie głosował. No czy... No Jesus, ale ma prawo. Ale nie mamy przecież... Jest demokracja. Ale nie mamy wyborów. Na co by nie głosował? Nie mamy wyborów. Dzisiaj pani redaktor, ale mamy dzisiaj referendum. Ale startował pan w wyborach i widocznie nawiązał do tego, że kiedy startował pan na prezydenta, on by do pana nie głosował. Mamy dzisiaj referendum. Ma pani piękne obuwie. Dziękuję. Zaprowadzę panią na zielony rynek. Nie przejdziemy się. Nie przejdzie pani. Nie pójdzie pani ze mną, nie obejdziemy zielonego rynku, bo to obuwie by pani sobie dokładnie zniszczyła. Na starym rynku jest to samo. Ulicę Tumską pani widziała. Remont stadionu za 32 miliony pani widziała. O to chodzi. Pani redaktor, my gdzieś odbijamy od brzegu. My powinniśmy dbać o własne finanse. A jaki jest pana pomysł na Włocławek? Co by pan na przykład, jaką inwestycję z tych prowadzonych by pan na przykład wrzucił do kosza? Proszę pani, jeżeli będę poproszony o współpracę, jaką inwestycję bym wyrzucił do kosza? Proszę pani, tu nie ma inwestycji, jeszcze raz powtórzę. Pani mówi o remontach chyba, remont o modernizacji. Remont to też inwestycja, a poza tym no... Wie pani, no nie remontuje się takich rzeczy, powiedzmy, w dobie tak potężnego bezrobocia we Włocławku, jak stadion, czy przystań za 40 milionów, czy następna przystań. Wie pani, to jest niegospodarność. To jest dopiero niegospodarność wydać, postawić przystań na cudzym terenie, a dodatkowo zapłacić za ten teren milion pan złotych. Pan Jacek, co by pan zbudował? To jest fenomen. Pani redaktor, będę poproszony o współpracę, wszystko przedstawię. Myślę, że dzisiaj przed nami jest referendum i najważniejszą kwestią będzie odwołanie prezydenta. Co dalej? Myślę, że mieszkańcy zdecydują. Będą mieli wybór, będą mieli kandydatów. No ale to jest takie czysto teoretyczne. Pani mnie pyta o program w tej chwili, tak? Program jest i o program... O pomysł, żeby mi pan sprzedał z tego, poddawałem rozumiem, pomysły. Że... Wie pani sprzedać jeden... pomysł? Nie no, nam mieszkańcom, przecież rozmawiamy tutaj publicznie. Pani redaktor, wszyscy wiedzą o moim pomyśle. 80 punktów chociażby selektywnej zbiórki odpadów, którą można by było stworzyć na bazie ustawy. No ale to też nie inwestycja wielka. To jest 160 miejsc pracy. To jest 160 miejsc pracy na dzień dzisiejszy. Pani redaktor, przy 80 punktach selektywnej zbiórki odpadu dwie osoby pracują na dwie zmiany. Projekt został przygotowany w 2011 roku. W 2012 został zaniechany, jest niewykorzystywany. Bo my musieliśmy, wie pani, stary rynek wyremontować, który był starym rynkiem. Wie pani, ja ubolewam nad tym, ubolewam. Tereny biologicznie czynne, które wchłaniały wodę, które wchłaniały pani redaktor śnieg, bo zaraz pojedziemy, jak będą pierwsze opady śniegu, tak? My zapłacimy jako mieszkańcy, ja zapłacę, pani zapłaci za wywożenie śniegu z tego placu, z tego terenu. Trzeba będzie wywieźć śnieg, pani redaktor. Za to trzeba będzie zapłacić. On wcześniej mógł sobie wchłonąć w trawę, w zieleń, bo no, tereny są biologicznie czynne. Ale nie chce pan powiedzieć, która z tych inwestycji powinna być wyrzucona do kosza, no, której pan w ogóle nie podjął. Absolutnie budowa przystani na Jeziorze Włocławskim nie powinna być wykonana. Po pierwsze na cudzym terenie, a następnie w ogóle. Bo pani redaktor, jeżeli pani rozmawia z żeglarzami, a przecież pani ich zna paru, tak? Tak. Ja akurat też pokusiłem się na takie rozmowy, żeby z nimi rozmawiać, czy to ma sens. Więc wie pani, powiedzieli mi absolutnie nie. Nie ma racji bytu ta przystań. Nie ma absolutnie racji bytu ta przystań. A co by pan w zamian na przykład wybudował? Pani redaktor, proszę dać mi wypowiedzieć się w momencie, kiedy będę cokolwiek ogłaszał i będę na cokolwiek, na jakiekolwiek stanowisko kandydował. Może się tak wydarzyć, pani redaktor, że nie będzie żadnej kandydatury, będą lepsi ode mnie, będą sprawniejsi, rozumie pani? No właśnie, ten cały czas pójdzie na marne, który pan teraz poświęca kwestii referendum, nie wierzę. W życiu na marne, to jest dla Włocławka. Dla tego miasta, dla moich dzieci, dla przyszłych pokoleń to robię. Nie dla siebie. Ja nie robię. Proszę ile lat mają pańskie dzieci? Proszę to zrozumieć. 24 i 14. No a 24-letni jest w Włocławku? Studiuje poza. No niestety nie ma tego kierunku w tej chwili, który studiuje. Wróci? Mam nadzieję, że tak. Ja będę za wszelką cenę do tego dążył. Tu jest to gniazdo, tak? Jeżeli wybierze inną drogę, okej, ale ja muszę stworzyć tutaj warunki młodym ludziom. Chciałbym, żeby poprzez spojrzenie, poprzez inne myślenie stworzyły się, wie pani, realne szanse na to, żeby młodzi ludzie stąd nie wyjeżdżali. Bo to, co mnie pani pyta, co by pan zrobił i tak dalej, gdzie wydał pieniądze, ja powtórzę, każdy głupi potrafi wydawać pieniądze, pani redaktor. Da mi pani pełen skarbiec, wydam. Rozumie pani? Trzeba rozumiem, to robić. Rozumiem, ja też umiem.
To trzeba robić z głową, a przede wszystkim ja mówię, swoje można. Wie pani, ze swoimi pieniędzmi, ze swoimi, powiedzmy, zobowiązaniami można robić, co się żywnie podoba, tak? Jest wolność, demokracja, sama pani powiedziała. Nie wolno robić tego z budżetem tego miasta. Jeżeli pani ma swoją złotówkę, proszę bardzo, a mówię, złotówkę budżetu trzeba 2-3 razy obejrzeć, zanim ją się wyda. Są lepsze, fajniejsze pomysły, proszę mi wierzyć. Nie będę w tej chwili o pomysłach mówił, bo no i... dla mnie najważniejsze, pani redaktor, jeszcze widzę, że pani chce kończyć już. Nie, chcę panu zadać jedno najważniejsze pytanie. Że ja powiem, dokończę, żeby zmieniła się mentalność. Żeby w mieście zmieniła się mentalność. Referendum jest też przez to, po to jest też referendum. Żebyśmy mogli nagle uwierzyć, że możemy o czymś decydować, że coś od nas zależy. Nie tylko, wie pani, wybory. Proszę spojrzeć w artykuł w Nowościach Włocławskich, co się stało. Ja naprawdę byłem w szoku, jak przeczytałem ten artykuł, gdzie dziennikarz z Torunia przyjechał, obszedł nasze ulice, bo nagle wpadł na trop potężnej afery kupowania głosów w wyborach, tak? No więc ja mówię, ja byłem w szoku. W referendum głosu się nie da kupić. W referendum mają iść ludzie i zagłosować. Pani redaktor, i ja nie mówię tak, nie. Tam jest, to jest demokracja, tam jest kartka. Można postawić znak, powiedzmy, X-a przy tak, bądź przy nie. Ja tylko o to proszę, żebyśmy z niej korzystali, żebyśmy poszli na referendum. Ja nie mówię, żebyśmy... Wie pani, nie lansuję tego, w którym miejscu mielibyśmy stawiać krzyż. 27 dni dzieli nas od referendum. I oczywiście na dziś mamy sytuację pół na pół, prawda? Mamy szansę, że zostanie pan prezydent na swoim stanowisku. Mamy szansę, że zostanie odwołany. Chcę zadać panu takie to najprostsze pytanie. I co dalej, jeżeli zostanie odwołany? I właśnie, drodzy widzowie, to wy zdecydujecie, co dalej. To właśnie będzie, pani redaktor, wybór mieszkańców Włocławka. Ale wybór... Oni zdecydują. Nie, nie, wybór to ja mogę mieć, jeżeli tutaj mam, nie wiem, jabłko, a tu mam gruszkę i decyduję, czy zjem teraz jabłko, czy zjem gruszkę. To ja mam wybór. Ale jeżeli mam tylko jabłko... No ma pani gruszkę i postaci... pustą dłoń, to jakiż ja mam wybór? Nie mamy kandydatów we Włocławku? A mamy? No mamy. No proszę mi powiedzieć. No Marek Wojtkowski to jest tylko kandydatem. Jeden. No. Ale to on w wyborach zostanie wybrany. Póki co grozi nam komisarz, tak? No to nie jest jakaś groźba, to nie jest kataklizm. Komisarz przyjdzie, będzie mógł pełnić normalnie funkcję prezydenta. Mówi pani przez niecały rok? Jak zadecyduje premier, bo premier może rozpisać wybory i mogą być wybory u nas, pani redaktor, koniec stycznia. Mogą, ale to się nie zdarzy, nie wierzę. Koniec stycznia. No jeżeli pani nie wierzy, no ja, wie pani... Tyle rzeczy się zakłada. W roku tak? wyborczym raczej nie ma takiej Ten opcji. Facet, co tu siedział i mówił, że nie wierzy, że zebraliśmy podpisy, to też nie wierzył. Wie pani, trzeba tknąć nadzieję i wiarę w mieszkańców Włocławka, że coś od nich zależy, że coś mogą. Proszę mi wierzyć, po to jest referendum. To nie jest referendum, wie pani, wyścig szczurów, postołki, postanowiska i tak dalej. Nie w moim przypadku. Proszę mi wierzyć. Ja odejdę w momencie, kiedy zmieni się mentalność, kiedy zmieni się nastawienie. A nie skrzyżował pan teraz palców? Nie. Nie. Naprawdę pan głęboko wierzy, że wszyscy członkowie komitetu referendalnego mają takie absolutnie czyste, altruistyczne intencje i nie chcą niczego dla siebie po ewentualnie przegranej prezydenta Pałuckiego? Wiem, co czuję, wiem, o czym myślę i wiem, jaki jestem. Pani redaktor, może się to dziwne wydawać, to co pani powiedziała na samym początku. Może pani. Wiele osób tak myśli. Jacek, taki wysiłek, tyle pracy i tak dalej i ty to zostawisz? Tak, bo wie pani, tu jest może gdzieś ten schemat myślowy zaburzony. Robię to dla miasta. Proszę mi wierzyć i proszę każdego jednego prezydenta pytać, każdego jednego kandydata później zapytać, dlaczego? Dlaczego, pani redaktor? Jedna prosta przyczyna. Bo kocham to miasto. W ten oto sposób, proszę państwa, doszliśmy do końca. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że udało się to, co było intencją zaproszenia pana do naszego studia, czyli żeby włocławianie bliżej poznali postać inicjatora referendum, pana Jacka Lepiedzińskiego, prezesa Włocławskiej Inicjatywy Gospodarczej. Dziękuję panie prezesie bardzo za to bardzo spotkanie. Ja bardzo dziękuję. A mam taką nadzieję, że dacie mi kiedyś państwo możliwość puszczenia tak pozytywnych wypowiedzi o mojej osobie, naprawdę niemałej grupy osób, która się wypowiada w sposób bardzo pozytywny,
i bardzo rzeczowy w stosunku co do mojej osoby. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.